Dzień dobry Państwu, Konrad Chmioła, zapraszam na serwis informacyjny.115 osób zginęło, a 140 zostało rannych w wyniku wczorajszego ataku w hali koncertowej Krokus City Hall pod Moskwą. Zamaskowani napastnicy otworzyli ogień z broni maszynowej do cywilów, a wcześniej użyli ładunków wybuchowych. Eksplozje spowodowały pożar i zawalenie się części dachu. Na miejscu nadal pracują rosyjskie służby. Dotychczas aresztowano 11 osób, w tym 4 podejrzane o udział w strzelaninie. Odpowiedzialność za atak terrorystyczny wzięło na siebie Państwo Islamskie. Według informacji agencji Reuters napastnicy w piątek wieczorem uciekali pojazdem Renault, który został zauważony przez policję w obwodzie briańskim, około 340 km na południowy zachód od Moskwy. Wówczas rosyjskie służby miały aresztować 4 osoby. FSB twierdzi, że w samochodzie znaleziono pistolet, magazynek do karabinu szturmowego i paszporty z Tadżykistanu. Do sprawy odniosło się już MSZ tego kraju, które nie otrzymało od Rosji informacji o udziale obywateli Tadżykistanu w zamachu w Krokus City Hall i obecnie traktuje doniesienia na ten temat jako fake newsy. Odpowiedzialność za atak terrorystyczny wzięło na siebie Państwo Islamskie. 2 tygodnie temu ambasada Stanów Zjednoczonych w Rosji ostrzegała przed mającym nastąpić zamachem, powołując się na dane wywiadu. Z kolei zbrodniarz wojenny Władimir Putin mówi o szantażu i próbie zastraszania lub zdestabilizowania rosyjskiego społeczeństwa. Z kolei według ukraińskiego wywiadu wojskowego atak na salę koncertową może być świadomą prowokacją reżimu Putina. O tym, że reżim w Moskwie jest zdolny do takich prowokacji, nikt nie ma wątpliwości, co podkreślają eksperci. Oczywiście teraz trudno jeszcze przesądzać, która z tych wersji jest prawdziwa, ale tak naprawdę no, są tylko dwie wersje. Albo jest to wersja taka, że w całej tej operacji palce maczały rosyjskie służby, stąd taka swoboda, z jaką ci zamachowcy dokonali tego ataku. Albo, to jest no, druga możliwość, jest to no, katastrofa rosyjskich służb specjalnych, które no, nie zdołały zapobiec temu zamachowi. Jedną rzecz bym chciał podkreślić. To na przykład mieliśmy z tym do czynienia na Dubrowce czy w Biesłanie, że większość tych terrorystów, ona nie miała pojęcia, że jest manipulowana przez agentów FSB. Więc to nie musi być tak, bo jeśli słyszymy o prowokacji służb, to od razu sobie wyobrażamy, że nie wiem, przebrani agenci FSB albo ich współpracownicy, obywatele Tadżykistanu dokonują takiej akcji. No to wygląda dużo bardziej skomplikowanie. Ci zamachowcy mogli być zmanipulowani. Równie dobrze, tak jak w przypadku Biesłanu na przykład było, że tak się jakoś złożyło, że wtedy ten konwój tych terrorystów swobodnie sobie przejechał ileś tam kilometrów, żeby do tego Biesłanu dojechać i akurat na jego drodze nie było żadnego posterunku policyjnego czy wojskowego. Więc jest dużo możliwości, w których służby na przykład wiedząc o planowaniu takiego ataku, bo nie zapobiegają, właściwie pozwalają, żeby do niego doszło. W tej chwili no, trudno powiedzieć, czy tutaj też mieliśmy do czynienia z tego typu działaniami. 100 dni temu został zaprzysiężony rząd Donalda Tuska. Przed wyborami słyszeliśmy, że w ciągu pierwszych 100 dni rządów zostanie zrealizowane aż 100 konkretnych obietnic. Między innymi podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych i wprowadzenie tak zwanego babciowego. Obietnice w zdecydowanej większości nie zostały zrealizowane. Spełnianie obietnic wyborczych to fundament zaufania publicznego. Czasu nie starczy, żeby o wszystkim powiedzieć. Czasu nie starczyło również, aby zrealizować wszystkie obietnice. Koalicja Obywatelska szła do ostatnich wyborów parlamentarnych ze 100 konkretami na 100 dni. Zdaniem obecnej opozycji niewiele z nich udało się zrealizować. Było zapowiadanych 100 konkretów. Co wyszło z tych 100 konkretów? 100 kłamstw. Wśród niezrealizowanych obietnic m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Polacy czują zawód. Jestem zniesmaczony tym. Niestety boli to najbardziej chyba wyborców rządu. Choć Donald Tusk przed wyborami obiecywał. To nie są puste obietnice bez pokrycia. To propozycje przemyślane i realne do wykonania w pierwszych dniach naszych rządów. Premier obiecywał również obniżenie kosztów życia i wsparcie kierowców. Ceny mogą być niższe. Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że benzyna jest naprawdę po 5 zł. I to nie są żadne cuda. Faktycznie żadnych cudów nie było. Ceny paliw na stacjach benzynowych wciąż pozostają wysokie. Halo, panie Tusk.
Jak to jest zrobić na miękko swoich wyborców? 100 dni? 100 konkretów? Kilkanaście w realizacji. Czerwona kartka. Obietnice wyborcze często mijają się z rzeczywistością. Z ręką w nocy się chyba wszyscy obudzi, oprócz tych, którzy dali się okłamać wcześniej. Wśród postulatów, które udało się zrealizować koalicji 13 grudnia, jest obniżenie VAT-u dla sektora beauty do 8%. W zamian można spodziewać się wyższych cen żywności w sklepach. Od 1 kwietnia VAT na żywność zostanie podniesiony z zerowej stawki do 5%. Ostrzegaliśmy przed obietnicami Donalda Tuska. Tak mówią dziś politycy Prawa i Sprawiedliwości. O niezrealizowanych obietnicach koalicji rządzącej rozmawiali goście Danuty Choleckiej w programie Gość Dzisiaj. Myśmy ostrzegali. Mówiliśmy jeszcze w kampanii wyborczej, Donald Tusk do tej pory, jak wtedy mówiliśmy, nigdy obietnic nie spełniał. Wręcz przeciwnie, działał często zupełnie przeciwnie, jak miał obniżać podatki, a je podwyższał, na przykład VAT. I byliśmy przekonani, że podobnie będzie w tym przypadku. Ale jednak po 15 było taka nadzieja, a może się zmienił, a może wyciągnął wnioski. No niestety nie. Ja osobiście robiłem wszystko, żeby mu przypominać o tych konkretach. Podczas ekspozy nawet zaniosłem mu te 100 konkretów, żeby sobie o nich przypomniał i wtedy dopiero potwierdził, że je zrealizuje. Bo przez godzinę mówił, nie odnosząc się do nich w ogóle. Później je podniósł, powiedział, tak, je zrealizuje. Więc tutaj jakiś efekt osiągnęliśmy. Myślałem, że już po tym potwierdzeniu, które nam się udało uzyskać w Sejmie, nie gdzieś tam w Tarnowie, gdzieś na salach, tylko w Sejmie, no będzie lepiej. No niestety, jak ktoś zdaje egzamin na 10 punktów na 100, no to jest taka dwuja bez możliwości poprawy. Ja myślę, że Donald Tusk pozwalał sobie na tego rodzaju obietnice, bo wychodził z założenia, że olbrzymiej liczbie wyborców chodzi po prostu o to, żeby się zmienił rząd i on musi coś mówić na tych wiecach. Jaki głupot by nie mówił, czego by nie obiecywał, to i tak będzie taka emocja, jaka wychodzi im czasami z sondaży, że 50 parę procent wyborców koalicji rządzącej mówi, że jest gotowa, by dokonywać pewnych zmian po odsunięciu Prawa i Sprawiedliwości od władzy, nawet jeżeli są to zmiany bezprawne. I te bezprawne zmiany mają miejsce. Postawienie telewizji publicznej w udawaną likwidację, bezprawne odwoływanie prezesów sądów apelacyjnych, bezprawne przerwanie kadencji i udawanie, że prokurator krajowy nigdy nie wrócił z urlopu. To będzie cios w portfele Polaków. Wyższy VAT na żywność od 1 kwietnia spowoduje wzrost cen żywności, jak choćby mleka, masła, mięsa czy jaj. Ceny paliw na stacjach w ostatnim tygodniu poszły w górę o kilka groszy na litrze. Ponadto eksperci ostrzegają, że to dopiero początek podwyżek. A przecież zapowiadano, że sam powrót Donalda Tuska na fotel premiera sprawi, że paliwo będzie za 5 zł. No cóż, tak się nie stało. Do tego mamy perspektywę droższej energii, bo ceny prądu od lipca pójdą w górę. Rząd nie przedłużył zamrożenia cen energii na drugą połowę tego roku. To kolejna niespełniona obietnica ze 100 konkretów. Ale jak widać, ten konkret był tylko przenośnią. Od 1 kwietnia wraca 5% stawka VAT na żywność, co spowoduje, że zapłacimy więcej i to za produkty codziennego użytku, jak chleb, masło, mleko, mięso, ryby czy jaja. To jest błędna decyzja. Koszyk inflacyjny to jest 30% żywności. A więc no, inflacja może wzrosnąć około 2 punkty procentowe, zmniejszą się budżety na inne wydatki i to pogorszy tempo rozwoju gospodarczego niestety. Z danych GUS wynika, że Polacy ponad 1/4 naszego domowego budżetu wydają na jedzenie. Eksperci wyliczają, że przeciętna 4-osobowa rodzina zapłaci blisko 1,5 tysiąca złotych więcej za żywność w 2024 roku. Jednocześnie, kiedy mamy cały czas wysokie stopy procentowe, rodziny borykają się z opłacaniem rat kredytowych. No i zapowiadana podwyżka cen energii od lipca no, będzie prowadziła do tego, że naprawdę pogorszy się drastycznie sytuacja no, milionów gospodarstw domowych niestety. Ceny wzrosną nie tylko od świąt wielkanocnych. Już teraz na stacjach paliw jest drożej. Średnio 95 drożeje o 4 grosze na litrze, 98 o 10 groszy. Nie widzę żadnej realizacji konkretów. Benzyna pan Donald Tusk zapowiadał, pan premier, że ma być po 5,15, jest ponad 7 zł. Premier Donald Tusk zarzekał się w kampanii wyborczej, że gdyby był szefem polskiego rządu, to benzyna byłaby po 5,19 zł. Gdybym to ja był premierem, to benzyna byłaby po 5,19 zł.
Donald Tusk. Naprawdę to mówił? No, słowo honoru, przecież bym nie wymyślił takich rzeczy. Mój Boże. To jest mój komentarz. Decyzje rządu sprawy nie ułatwiają, a wystarczyłoby zrealizowali własne obietnice. W czwartek Koalicja Obywatelska odrzuciła w Sejmie wniosek Konfederacji o zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 30 tysięcy do 60 tysięcy złotych. Posłowie koalicji rządzącej de facto zagłosowali przeciwko własnej obietnicy wyborczej. Wkurzają cię drożyzna i wysokie rachunki? Właśnie dlatego Koalicja Obywatelska z myślą o was przeprowadzi najbardziej radykalną obniżkę podatku. To będzie realna obniżka podatku. Takiej w Polsce jeszcze nie było. Każdy z was skorzysta na reformie kwoty wolnej od podatku. Już od lipca wzrosną rachunki za energię elektryczną. Prawo i Sprawiedliwość domagało się, by przedłużyć pomoc państwa dla gospodarstw domowych do końca roku. W grudniu ubiegłego roku nie zgodziła się na to obecnie rządząca koalicja, która teraz o podwyżkach mówi dość niechętnie. Chciałabym, by w momencie zmiany systemu ceny nie wzrosły bardziej niż 30 zł za miesiąc. Ale to... niezależnie od gospodarstwa domowego, niezależnie od poboru prądu? Nie, to jest oczywiście, że tak powiem, w przypadku, my to szacujemy średnie zużycie w przypadku jednoosobowego gospodarstwa emeryckiego. Prognozy są bardziej pesymistyczne. W momencie odmrożenia cen energii elektrycznej polska rodzina może się spodziewać rachunków rzędu 360 zł miesięcznie, czyli o ponad 100 zł więcej niż teraz. Według szacunków ekspertów przywrócenie 5% stawki VAT na żywność uderzy we wszystkich Polaków. Rządzących jednak z pewnością cieszy fakt, że zwiększy wpływy do budżetu państwa nawet o 12 miliardów złotych. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Rolnicy cały czas protestują w różnych miejscach w kraju. Chcą zwrócić uwagę na trudną sytuację polskiej wsi. Wjeżdżające bez kontroli z Ukrainy towary zalewają nasz rynek. Rolnicy nie są w stanie sprzedawać tego, co wyhodowali. Słyszymy, że sprzedaż jest możliwa poniżej granic opłacalności. Zielony Ład narzucany nam przez Unię Europejską jest gwoździem do trumny. Rolnicy są przekonani, że wprowadzenie go w jakiejkolwiek formie doprowadzi do upadku gospodarstw. Dlatego domagają się wstrzymania niekontrolowanego napływu towarów i rezygnacji z Zielonego Ładu. Te postulaty ciągle nie są spełnione, dlatego kolejni rolnicy wychodzą na ulicę. Ministerstwo Rolnictwa chwali się, że podpisało porozumienie z przedstawicielami branży rolniczej. Zupełnie co innego mówią sami zainteresowani i podkreślają, że protest będzie trwał. Mamy podpisane komunikat z posiedzenia, tak? To, co zaczęliśmy. Czyli dobrze idziemy w tym kierunku, że chcemy porozumienia, ale na razie żadnego porozumienia nie ma, bo na razie nie jest nic obiecane. Przede wszystkim musimy uświadomić wszystkich, że to nie jest porozumienie pomiędzy rolnikami. Ponieważ te osoby, które brały udział w debacie i potem podpisały się na dokumencie, zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i dobrane w taki sposób, żeby te porozumienie czy te uzgodnienia zostały podpisane. Polska nie jest pierwszym krajem, w którym odbywają się protesty. Wcześniej protestowano między innymi w Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Europejscy rolnicy sprzeciwiają się zapisom Zielonego Ładu, a polscy mówią też o innych powodach. Zamknięcie granicy na produkty rolno-spożywcze i uregulowanie sytuacji, uregulowanie przepływu, uszczelnienie tego przepływu, przede wszystkim, żeby była możliwość sprawdzenia, czy te produkty, które do nas wjeżdżają, są przede wszystkim zdrowe, ponieważ my wielokrotnie pokazywaliśmy, że tak nie jest. Punkt drugi, czyli wszelkie absurdalne zapisy dotyczące Zielonego Ładu, tej części rolniczej, co już się powoli zmienia, i jakieś delikatne ustępstwa są, natomiast jest to przede wszystkim kosmetyka. Rolnicy wsłuchują się w głos społeczeństwa i planują zmienić formę protestów. Rozumiem, że uciążliwość blokad jest duża i dlatego chcemy zmienić właśnie formę protestu, bo bez poparcia społeczeństwa nic uda nam się, nie uda się nam wywalczyć, a niestety rząd widać ewidentnie na to gra, żeby nam właśnie poparcie społeczne spadło. Najnowszym pomysłem jest teraz dopiero co świeżym, jest protest pod biurami poselskimi na dniu 4 kwietnia i przychodzimy właśnie z obornikami, z gnojem i chcemy porozmawiać z każdym posłem w jego biurze. 28 marca odbędzie się spotkanie przedstawicieli polskiego i ukraińskiego rządu w sprawie wjazdu produktów rolnych z Ukrainy do Polski. Rolnicy czekają na efekt tych rozmów, ale jak mówią, będą protestować, dopóki rząd nie spełni ich wszystkich postulatów. Natalia Rzeźniczak, Telewizja Republika. Przenosimy się na konwencję samorządową Prawa i Sprawiedliwości w Radzeniu Podlaskim.